Dziś zakończyły się półkolonie zorganizowane dla dzieci rolników z powiatu łódzkiego. W zajęciach zorganizowanych od 17 sierpnia uczestniczyło 120 młodych w wieku od 5 do 16 lat. Dzieciaki nie tylko miały okazję zintegrować się z rówieśnikami, ale również uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych na przykład w sanepidzie. Zorganizowaliśmy półkolonie dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich, aby dać im rozrywkę i odciążyć ich od domowych obowiązków, mówi Antoni Polkowski, wójt gminy Ełk. Po raz pierwszy udało się zorganizować półkolonie dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich. Pozyskaliśmy dofinansowanie z KRUS-u i gmina też włożyła swój wkład własny. Dzieci zostały przywiezione do Ełku każdego dnia i zostały odwożone. Miały wiele atrakcji, poznały nowych kolegów. Po prostu wyrwaliśmy dzieci, można powiedzieć, z korzeniami, z ich środowisk po to, żeby odciążyć od obowiązków domu. Bo dzieci na wsi zupełnie inaczej spędzają czas jak dzieci miejskie. Półkolonie to nie tylko zabawa, ale i nauka. Młodzi mogli również odwiedzić ciekawe miejsca i poznać pracę strażaków czy policjantów. Odwiedziliśmy również sanepid, gdzie dzieci wzięły udział w prelekcji na temat higieny i poznały zasady prawidłowego odżywiania, powiedział Radiu 5 Tomasz Bartnik, jeden z organizatorów półkolonii. Najważniejsze to było też zajęcia profilaktyczne i zarazem prelekcje. Pierwsza prelekcja na temat bezpieczeństwa i zachowań, bezpieczeństwa podczas wypoczynku na akwenach wodnych. Kolejnymi zajęciami to było spotkanie z synapidem, gdzie była prelekcja na temat higieny osobistej i na temat odżywiania się. Kolejną prelekcją to było spotkanie z pracownikami KRUS-u na temat bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Mieliśmy szereg tutaj warsztatów ekologicznych, które pani przyjeżdżała, zajęcia na basenie, gdzie mieli dzieci codziennie. Kolejnymi zajęciami to chyba jedno z atrakcji, jedno z najważniejszych atrakcji na przyszłym wypoczynku to była wycieczka do Suwałk, do Plazy Suwałki, gdzie dzieci bawili się w placu zabaw, byli w kręgielni. A kolejną rzeczą, które jeszcze dzieci mówili, to była kolejka wąskotorowa, między innymi pieczenie kiełbasek, gry i zabawy właśnie w sypitkach. Co w czasie półkolonii najbardziej podobało się młodym? Byliśmy na komendzie policji, zobaczyliśmy bronie, jakich używają policjanci. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy. Na przykład byliśmy też w celach, gdzie są przetrzymywani i podejrzani za przestępstwo. Pani nam opowiedziała także, czym się zajmują dani policjanci, na przykład policjant, który zajmuje się śledztwami albo który na przykład zbiera odciski palców. No i też jeździliśmy przy samochodem policyjnym, było fajnie. Pokazywali nam na przykład wóz strażacki, nam pokazywali i takie gaśnice proszkowe i też również różne pompy. No najbardziej to było strażackie. Oglądaliśmy straży pożarnej kurtki, nakładaliśmy kaski i też takie miecze, latarki oglądaliśmy. I jest całkiem fajnie tutaj straży pożarnej. Na zakończenie półkolonii wszystkie dzieci otrzymały upominki.